Tutaj w tym momencie, a propos pytania na śniadanie, chciałbym Cię spytać o jedną z Twoich koleżanek, ponieważ wiem, że Monika Zamachowska, że nie macie żadnego konfliktu, bo była taka plotka, słyszałaś może o takiej plotce, że tak naprawdę to wręcz odwrotnie, wspieracie się. Ja nie wiem, czego to ludzie nie wymyślą. No, nie wiem, na jakiej zasadzie kreują takie konflikty, ale może konflikt jest dobrym narzędziem promocji, więc nie będę tutaj tego komentować. Z Moniką, prawdę mówiąc, nie spotykamy się za często, bo program jest tak organizowany, że każda grupa, czyli prowadzący, wydawca, osoby przy produkcji, pracują w określony dzień i każdy ma swój, więc takich miejsc wspólnych nie ma. No, taka konferencja prasowa jak dzisiaj, czy spotkania redakcyjne, które czasem są robione, kiedy możemy się pobawić razem, wspólnie coś wypić i zjeść. Oczywiście tak się odbywają i wtedy mamy kontakt, ale na co dzień, prawdę mówiąc, nasza praca jest taka bardziej w samodzielnych zespołach. Ale konfliktu nie ma. Nie mam konfliktu z Moniką Zamachowską, broń Boże. Ona ma chyba co robić w życiu, naprawdę jest osobą też zajętą i zapracowaną i też nie sądzę, żeby którejkolwiek z nas było potrzebne. Zresztą komu potrzebny jest konflikt? Tym, którzy chcą na tym coś ugrać, politykom być może, nie nam, zwykłym pracownikom i matkom. To wróćmy jeszcze do początku, czyli pamiętne zdjęcie z prezesem Kurskim, a później informacja, że dostaniesz dwa programy. Nad jednym pracujemy i być może ukaże się już latem projekt wakacyjny. A co to będzie za projekt, mniej więcej? Więc jeszcze nie są podpisane żadne umowy. Na razie pracujemy nad nim. Projekt, który będzie polegał na podróżach i na spełnianiu marzeń, czyli po prostu połączenie idealne. Podróże, zwiedzanie świata i łączenie marzeń ludzi, którzy zawsze chcieli gdzieś wyjechać za granicę, coś ładnego zobaczyć. A podróże są twoją pasją. Tak, ja lubię bardzo podróżować i to niekoniecznie muszą być dalekie kraje. Ja najczęściej jednak po Polsce podróżuję, ale uwielbiam odkrywanie gdzieś lokalnie cudownych atrakcji. To zawsze oczywiście córki się śmieją, że jadę i jak widzę jakiś kościół albo jakiś stary budynek albo cokolwiek, co ma znamiona zabytku, to zaraz zatrzymuję się, wychodzę, sprawdzam, co to jest, bo to jest fascynujące. No, patrzeć na historię, na ślady naszej historii, na jakieś ciekawostki regionalne, na jakieś pyszne lokalne dania. Kiedyś byłam w Bodzentynie, to jest świętokrzyskie województwo, stary zamek, ruiny takiego starego zamku biskupa Bodzenty właśnie. I mówię, co tu, macie tu jakąś atrakcję lokalną? No ten zamek, a jakiejś innej nie macie? No nie, no chyba, że chleb. A jaki chleb? A okazało się, że w Bodzentynie od 100 lat według niezmienionej receptury pieką wyśmienity chleb, który jest słynny na cały region. I oczywiście poprosiłam zaraz, żebyśmy taki chleb mogli sfilmować. Taki wielki bochen, okrągły, wspaniałego chleba. I sfilmowaliśmy ten chleb właśnie na tle tych ruin zamku. Bardzo ciekawie wtedy to wyszło i można było pokazywać takie smaki i atrakcje, o których się w ogóle nie myśli na co dzień. A drugi program? Ten drugi program to jeszcze jest w powijakach. Na razie pracujemy. Pierwszy odcinek pilotażowy powstał latem, jeszcze w lipcu. Producent, który to wymyślił, zwrócił się do mnie, no myślę, że z tego powodu, że ja napisałam tą książkę kulinarną z siostrą, Siostry gotują, i że miałyśmy w tej książce taką filozofię pochwały prowadzenia domu, że pani domu, gospodyni domowa, czy też kura domowa, różnie się nas nazywa, kobieta, która zajmuje się domem i dziećmi, często jest niedoceniana, czasem czuje się zakompleksiona w porównaniu z innymi koleżankami, które tam robią kariery, a tymczasem my uważamy z moją siostrą i chyba wiele osób tak myśli, że to jest nie do przecenienia praca. Właśnie ta w domu, kształtowanie dzieci, wychowywanie ich, zapewnienie im tego, żeby miały co jeść, żeby miały odrobione lekcje i żeby we właściwej formie poszły na korepetycje albo na jakiś turniej rycerski czy też piłkarski, obojętnie. To jest wspaniała robota. Naprawdę wiele kobiet to wykonuje, czasem myśli, że to są takie zwyczajne rzeczy, a to są rzeczy niezwykłe zupełnie, bo one wpływają na to, kim będziemy się otaczać w przyszłości, kto będzie, jakie będą nasze następne pokolenia. I to brzmi dość górnolotnie, ale w praktyce polega na tym, że trzeba jednak ten obiad ugotować, że trzeba te dzieci nakarmić, wychować, sprawdzić, czy mają czyste ręce i czy lekcje odrobione. I to jest wspaniała robota dla nas wszystkich kobiet. Więc ten producent zaproponował mi prowadzenie tego teleturnieju, który się nazywał Rodzinne Kucharzenie. Taki jeszcze tytuł roboczy. Nie wiemy, czy on zostanie wprowadzony. To jest Ma być po wstępny. familiadzie. No, zobaczymy. Naprawdę nie chcę mówić, bo to sekretarz programu powinien powiedzieć. Ja na razie bardzo bym się cieszyła, gdyby to weszło, bo wtedy byśmy łączyli w tym właśnie i pochwały prowadzenia domu, i kuchnię regionalną, bo pokazywalibyśmy, co dobrego w Polsce jest, i takie ekonomiczne, ale zdrowe zakupy, że można za 30 zł zrobić dobry, zdrowy obiad, który służy rodzinie.
To nie muszą być jakieś wyszukane dania, tylko prosta, dobra kuchnia. No i jednocześnie pokazywalibyśmy to, co dla mnie jest najistotniejsze, czyli relacje w rodzinie. To, jak się ludzie kochają, to, jak się wspierają, to, jak się kłócą czasami, ale są razem. No to jest naprawdę nie do przecenienia i myślę, że ci, którzy są samotni, doskonale o tym wiedzą.